Kapitan. Jest bardzo wyluzowany, biorąc pod uwagę, że zapasy nadal czekają na załadunek. Kapitan. Kapitan Hak. Wszystko w porządku? Większość zapasów jest już na pokładzie. Jeszcze tylko kilka skrzynek ziarna i warzyw, trochę mikstur i kilka mniej istotnych drobiazgów. Dobrze. Nie zwlekajcie za bardzo. Wnioski o wydanie odpowiednich zezwoleń są już u Azadi. Głupcy. Gdyby wiedzieli. Ciii. Nie tak głośno. Nie kuśmy losu. Ha! Nie sądziłem, że wierzysz w te metafizyczne brednie, kruczowłosa. Los? Nasza przyszłość zależy tylko od nas. Mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne, więc nie przewidujesz żadnych problemów. Wszystko w porządku. Statek zmierza na wyspy. Przynajmniej tak wynika z naszych ostemplowanych, idealnie podrobionych dokumentów. Mimo wszystko odetchnę dopiero, kiedy bezpiecznie dotrzecie na miejsce. Nic się nie bój. Odetchniesz bardzo szybko. Okej, czyli pan kapitan zabiera zapasy. A my się ewakuujemy tu, do pana mrocznego. Wygląda przerażająco. A ty, pani, kim jesteś? Tamara, nie sądziłam, że lubią ocean. Może po prostu jest ciekawa. Samara. Też nie spotkaliśmy takowej. Wygląda trochę jak posąg. Nie rusza się w ogóle. Może coś jeszcze? Samara. Nie. Samara. Samara. Ha, dobra, panie mroczny. Ja się tutaj zabieram na statek i proszę mnie zabrać do miasta. Twojego, do twojej wspaniałej biblioteki. No, nie mrygaj. To przedstawiciel mrocznego ludu. Mroczna osoba. To pewnie przewodnik cienia. Kapitan tamtego okrętu cienia. Mroczna osoba, tak. Chciałabym się dostać do waszego miasta. Muszę odwiedzić bibliotekę. Przybyliśmy tu w celach handlowych. Nie zabieramy pasażerów. Groźba, rozsądne argumenty, błaganie, zapłata, fala. No tak, jesteśmy w końcu wybranką, no i zostaliśmy nazwani falą, więc to powinno im przemówić do rozsądku. Dawno, dawno temu byłam na jednym z waszych statków i poznałam tam kogoś z twojego ludu. Nazwał mnie falą. Niewielu z twojej rasy miałoby czelność nadać sobie ten tytuł. Niczego sobie nie nadałam. Powtarzam tylko jego słowa. Gdybyś była falą, zabrałbym cię ze sobą, ale widzę jedynie istotę ludzką. No i to też jest ciekawe, że on nie widzi już w nas tej fali, tej osoby, którą była kiedyś właśnie April Ryan. Być może właśnie przez to, że jakby się zmieniła, zatraciła tą, nie wiem, tą swoją część osobowości, która była tą falą dawniej. I już oni jej nie uznają za nią. Chciałabym jeszcze raz prosić o transport. Nie zabieramy pasażerów. Możemy jeszcze spróbować z rozsądnymi argumentami. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Nie możemy. Nie zabieramy pasażerów. Nigdy. A jednak czasem zabieracie. Dawno temu płynęłam na jednym z waszych statków. Więc miałaś szczęście. Nieczęsto się to zdarza. Chciałabym jeszcze raz prosić o transport. Nie zabieramy pasażerów. No cóż. To jak nie jedno, no to może spróbujemy mu zapłacić. Zapłacę ci za podróż. Nie interesują mnie twoje pieniądze, istoto ludzka. Więc czego chcesz? Poszukujemy nowych ksiąg do naszej biblioteki. Pewnego dnia będzie kompletna, a my udamy się na spoczynek. Do tego czasu podróżujemy i zbieramy. Mam też wrażenie, że ten mroczny człowiek ma głos Briana. Tak mi się coś
kojarzy, chociaż ja ze słuchem to mam problemy. W każdym bądź razie, tak, oni szukają ksiąg, to w sumie widzieliśmy już wcześniej, ale dopiero teraz chyba możemy cokolwiek z tym zrobić. Chociaż może jeszcze da się z nim pogadać, zaraz zobaczymy. Chciałabym jeszcze raz prosić o transport. Nie zabieramy pasażera. Tak, tak, wiem. Nie, w sumie... Możemy go jeszcze pobłagać, ale... Nie wiem, czy to coś da. Bardzo mi zależy, żeby dostać się do waszego miasta. Do biblioteki. Szukam pewnej osoby. W mieście nie ma żadnych ludzi. Nieczęsto wpuszczamy kogokolwiek do naszego lasu. Nie szukam człowieka, lecz białej z rasy drak. Nie znam tej istoty. Musisz poszukać gdzie indziej. Nie, nie przemówimy mu do rozsądku, choćbyśmy nie wiadomo, jakie tutaj odpowiedzi wybierali. Musimy się wybrać z powrotem do Ropera Klaxa, ponieważ on ma tę wspaniałą swoją książkę, która da nam jakby przepustkę do tego, by wsiąść na statek. Tylko w magicznym imperium Ropera. Zwłaszcza, że to jest jeden jedyny egzemplarz. Akcesoria i amulety na zamówienie. Więc... April Ryan, co mogę dla ciebie zrobić? Tak, książka. Nie oddałbyś mi tej swojej książki? Sam nie wiem. Pamiętaj, że to ostatni istniejący egzemplarz. Wszystkie inne eksplodowały. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale muszę się jakoś dostać na pokład tego okrętu cienia, cumującego w cienistej przystani. I sądzisz, że moja książka ci w tym pomoże? Możliwe. Mroczny lud to kolekcjonerzy rzadkich ksiąg, a twoja jest dość unikalna, nieprawdaż? W rzeczy samej. A nie sądzisz, że to ogromny zaszczyt, jeśli twoja pierwsza opublikowana książka stanie się częścią największego księgozbioru w Arkadii? No tak, tak, masz rację. Zaczekaj, mam ją przy sobie. Nigdy się z nią nie rozstaję. Nie ma sprawy. Tylko na nią uważaj. Nie zamocz jej i nie dawaj jej czerwonego mięsa. I na równowagę. Nie trzymaj jej do góry nogami w czasie pełni księżyca. Już nigdy nie zadumam się nad rozdziałem 10 powodów, dla których nie należy budować latającego zamku. Strona 42. Spójrz na to z innej strony. Tysiące ludzi będą mogły poznać twój niezwykły światopogląd. Twoja książka stanie się częścią czegoś znacznie, znacznie większego. Masz rację. Oczywiście, że masz rację. Dalej, dalej, zabierz ją, zanim zupełnie się rozkleje. A kiedy płacze mag, cały świat płacze wraz z nim. Dlaczego? Ach, dlaczego? Tak, dostaliśmy od niego tę książkę. Zioła, ciasteczka w dziwnych... Pamiętaj, żeby nie dawać jej czerwonego mięsa. Rozwala. To jedyny istniejący egzemplarz książki Klaxa. Jeśli będę miała szczęście, nie eksploduje mi w rękach. Pożegnanie z magią. Szkoda, że nie możemy jej poczytać. No, jestem taka strasznie ciekawa, co by tam było. Powinni twórcy wydać jakiś taki specjal, co jest w książce Ropera Klaxa. No, a tymczasem mamy już wszystko, co możemy tutaj zrobić z panem Mrocznym. Zbieracie księgi, prawda? Zbieramy wszystko, co zostało zapisane. Księgi, zwoje, kamienie, kryształy, kroniki, poezje, dzienniki, opowiadania. Od pierwszego słowa aż do... Kiedyś nadejdzie ten czas. Ostatniego. Dopóki kolekcja jest niekompletna, będziemy podróżować, handlować i zbierać. Domyślam się, że ostatni istniejący egzemplarz rzadkiej księgi mógłby was zainteresować. Mógłby. O ile nie mamy go już w swoim posiadaniu. Nie, tego na pewno nie macie. Pożegnanie z magią Ropera F. Klaxa. Porozumiem się z moimi braćmi w bibliotece. Nie posiadamy tej książki. Musimy ją mieć w swojej bibliotece. Zechcesz nam ją oddać? Coś za coś. Muszę się dostać do waszego miasta.
pokaż mi tę księgę. Chcę ją obejrzeć. Okej. Proszę bardzo. Dobrze, istoto ludzka. Ta książka ma dla nas wartość. Pozwolimy ci wejść na nasz okręt cienia. Dziękuję. Kiedy wypływamy? Wkrótce. Czekamy na ostatnią dostawę. Wejdź na pokład. Okej. Na pewno nie chcesz niczego zjeść? Mogę coś zamówić. Nie jestem głodna, ale dziękuję za propozycję. Dobra. To może jakaś kawa? Albo herbata? Również dziękuję. Mam też whisky. Niczego mi nie trzeba, Damien. No dobrze. Jak? Co o tym wszystkim myślisz? Nie powinnaś wierzyć w ani jedno słowo tego typa. Próbował cię podejść. Nie ma żadnych dowodów na to, że Rezie cokolwiek się stało. Mam nadzieję, że masz rację. Tak daleko zaszłam, a tu okazuje się, że Reza... Szsz! Stop. Nie ma sensu wyobrażać sobie najgorszego. Musi dla ciebie wiele znaczyć. Ten Reza. Znaczy. Tak długo był moim najlepszym przyjacielem. Byłam w nim zakochana po uszy. A gdy mi przeszło... To znaczy... Nie kocham go wcale słabiej, ale... Uczucie jest teraz inne. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Straciłam wiarę nie tylko w niego, ale we wszystko. W szkołę, przyjaciół, moje hobby. Moją przyszłość. Rezę. Nic już się dla mnie nie liczy. Gdy Reza zaginął, wiedziałam, że muszę go odnaleźć. Nie tylko dlatego, że jest moim przyjacielem, czy że go kocham, ale gdybym tego nie zrobiła, kim bym się stała? Albo raczej czym? Zoe, którą teraz jestem, może mi się nie podobać. Ale Zoe, która opuściła swojego przyjaciela, po prostu bym znienawidziła. Więc tak, jest dla mnie bardzo ważny, jasne, ale teraz chcę, żeby nic mu się nie stało. Chcę tego bardziej niż czegokolwiek na świecie. No, ten facet. Ten w ogrodzie? Zachowywał się tak, jakby to on za tym wszystkim stał. Jakby kontrolował Watticorp. Słyszałem różne plotki, ale nigdy im nie wierzyłem. Nazywa się chyba Alvin Pitts. Pitts? Założyciel Watti? Miałby teraz kilkaset lat. Choć pod pewnymi względami ma to sens. To częsty temat rozmów w biurach. Co się stało z Alvinem Pittsem? Nikt nie wie. Ale teorii jest mnóstwo. Niektórzy mówią, że żyje dzięki maszynom i wciąż kontroluje Watticorp. Najczęściej takie teksty się wyśmiewa. Ale on nie był po prostu podłączony do maszyny. Wyglądał, jakby sam nią był. Przynajmniej w części. I był też zły. Żałosny, a przy tym pełen nienawiści. Twierdził, że kradnę mu zmysły. Chyba się nawet mnie bał. Z tego, co mówiłaś wcześniej, wynika, że jest całkowicie zależny od sieci. Zakłócenia muszą go napawać przerażeniem. Jeśli potrzebuje sieci, aby widzieć i słyszeć, to bez niej jest kompletnie zagubiony. Nie czuję się już bezpieczna. Wiedział, kim jestem. Był w snach Rezy. Wszędzie masz szpiegów, kamery, roboty. Nie przejmuj się, Zoe. Tu cię nie znajdzie, obiecuję. Poszukam jutro jakichś informacji o Pitsie. Jak ona dziwnęła. Bardzo zmęczona. Zatrzymuję cię. Przepraszam, ja... No dobra, jestem zmęczona. Powinnam znaleźć hotel i zastanowić się, co dalej. Dzięki za ciuchy, Damien, ja... Nie musisz szukać hotelu. Możesz zostać tutaj. Jeśli ci to odpowiada. Mogę spać na podłodze. O, naprawdę nie musisz... Wiem, ale wiele przeszłaś i mi pomagasz. W zamian mogę przynajmniej powiedzieć, że moje łóżko stoi przed tobą otworem. To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Wiesz, o co mi chodzi. Dzięki, Damien. Jeśli nie przeszkadza ci moja obecność tutaj, to zostanę. No dobra. Pościelę ci łóżko. Nie, poradzę sobie. Chyba możesz mi pomóc. Tak, jasne. Przy okazji, nie zdziw się, jeśli rano mnie nie będzie. Bardzo wcześnie zaczynam pracę.
Luz, poradzę sobie. Zostanę tutaj. Dobrze. Idę poszukać ci prześcieradła i kołdry. Nie, ale sztucznie to wyglądało, jak ona ziewnęła, naprawdę. Aż śmieszne. O, i mamy Kijana. Kijankę naszą. Oto ono, apostole. Największe osiągnięcie Imperium na wschód od Sadiru. Prawdziwy monument naszej wiary i potęgi. Nawet w Sadirze nie ma budowli, która mogłaby się równać z tą wieżą. Ale czemu jest taka wysoka? Pytasz niewłaściwą osobę. Kim jestem, by kwestionować nieskończoną mądrość szóstki? Pokładam w niej bezgraniczną wiarę. Oczywiście, jak my wszyscy. Wejdź do środka, apostole. Emisariuszka już na ciebie czeka. Okej. To imponujący przybytek, bez dwóch zdań. Ale po co go wzniesiono? Jakie są plany szóstki? Nie jest naszym zwyczajem wznosić tak ekscentryczne budowle. No, bo ktoś wam miesza w głowach, moi drodzy. Ci młodzi ludzie dobrze służą swojej pani. Jakieś wieści z Sadiru, apostole? To moja trzecia zima w tym miejscu. Tęsknię za domem. Jakieś wieści z Sadiru? Dobra, wchodzimy do środka. Jestem oczekiwany w gabinecie emisariuszki. Powinienem wejść do środka. Wow. Najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że już tych fresków tutaj nie ma. Fresków równowagi. To wszystko zostało zniszczone. To jest takie przykre. Apostole Alvane, witam w Markurii. Proszę, wejdź. Jesteśmy zaszczyceni twoją wizytą. Mam nadzieję, że podróż nie była męcząca. Nie, pani. Imponujący przybytek. Budowa jest niemal zakończona. Wkrótce odbędzie się inauguracja stałej siedziby Azadi w północnych krainach. Szóstka przybędzie na tę okazję aż z Sadiru, ale niepotrzebnie cię zanudzam. Przecież już to wiesz. Mniemam, apostole, że przysłano cię tutaj, abyś zaniósł słowo bogini niejakiemu Skorpionowi. W rzeczy samej. Wielu wybrańców zginęło na północy z ręki tego zbrodniarza. To prawda. Rozumiem, że szóstka straciła wiarę, iż sami będziemy go w stanie pojmać i zabić. Przybywam, aby wspomóc twoje wysiłki, pani. Nie zamierzam podważać autorytetu i doświadczenia twoich dowódców. Rozumiem. A zatem powinniśmy być wdzięczni, że apostoł użyczy nam swego miecza. Okazuje się, że ci terroryści to poważny problem. Stoją na drodze postępu i oświecenia duchowego. Pogarszają tylko los tych, których teoretycznie bronią. A przecież chcemy jedynie skąpać tych heretyków w oczyszczającym świetle bogini, zapewniając im miejsce w raju. Lecz ci awanturnicy muszą utrudniać wszystkim życie. Twierdzą, że chcą wolności i demokracji, choć przecież otrzymali od nas znacznie więcej. Bez nas nie mieliby nawet swojego miasta. Przynieśliśmy pokój, bogactwo i rozwój technologiczny. Czego jeszcze pragną? Święte słowa, pani. Więc gdzie zaczniesz poszukiwania? Jeśli chcesz, oddam ci do dyspozycji kilku swoich ludzi. Dziękuję, emisariuszko. Będę potrzebował kilku ludzi, ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę sprawdzić kilka poszlak. Zrób wszystko, co konieczne, by zdławić tę iskrę, zanim przerodzi się w pożar. Wieża musi zostać ukończona na czas. Jeśli nie dotrzymamy terminu, wszystkich nas spotkają straszliwe konsekwencje. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wymierzyć Skorpionowi sprawiedliwość, pani. Dobrze. Możesz odejść, apostole. Wkrótce znów się spotkamy. Ktoś jeszcze przylazł. Przypełzł. Kapitanie Wamonie. Apostole Alvane.
Co takiego sprawiło, że opuściłeś swoje sanktuarium? Mam zadanie. Zadanie, rozumiem. To musi być coś poważnego, skoro Rada przesłała cię tu aż z Sadiru. Przecież mamy już w Markurii kilku doskonałych dowódców i agentów. Więc kogo masz zabić tym razem? Kogoś, o kim powinienem wiedzieć? Obawiam się, że moje zadanie to sprawa poufna pomiędzy mną a emisariuszką, kapitanie. Nie obrażaj mnie, Alwane. Cieszę się najwyższym zaufaniem emisariuszki. Nie jesteśmy w Sadirze. Pewne sprawy załatwia się tu inaczej. Kapitanie? Wybacz, pani. Czyżbym przemawiał zbyt śmiało? Apostoł przybył tutaj z polecenia szóstki. Powinniśmy traktować go z szacunkiem. Oczywiście. I z radością witamy go w naszej małej kolonii imperialnej. Właśnie wychodził. Dziękuję ci, apostole. Niechaj światło bogini rozświetla twą ścieżkę. Dziękuję, emisariuszko. Kapitanie? Apostole. Pani, chciałaś mnie widzieć. Co sądzisz o tym, Alwane? Służyłeś z nim w Sadirze, nieprawdaż? Tak, pani. Alwane to doskonały szermierz i lojalny sługa szóstki. Oszczędź mi tych wymijających odpowiedzi, kapitanie. Jesteśmy sami. Nie ufam mu. Zbyt szybko wspiął się na szczyty. Ma układy. Kogoś w szóstym kręgu? Tak uważam. Jego zdolności posługiwania się mieczem są więcej niż wystarczające. Ale to, że zasiada w trybunale, jest niezwykłe, biorąc pod uwagę jego korzenie. Tak. Jest młody, nieprawdaż? Zbyt młody i nie ma rodziny. Nie ma pochodzenia. Ach, teraz rozumiem, czemu za nim nie przepadasz. Z całym szacunkiem, pani. Nie chodzi mi tylko o jego rodowód. Ma dziwnych przyjaciół, a jego szlachetność jest wręcz irytująca. Skąd to nagłe zainteresowanie apostołem Alwane? Szóstka przysłała go tutaj bez uzgodnienia tego ze mną i to mnie niepokoi. Zastanawiam się, co to może znaczyć. Poza tym, ten apostoł wydaje mi się pobłażliwy. Nigdy nie był tak daleko od domu. Jeśli zacznie współczuć tym heretykom... Rozumiem. Co proponujesz? Chcę, żebyś śledził jego poczynania. Przypilnuj, żeby nic nie przeszkodziło mu w wykonaniu zadania. Zgodnie z rozkazem, pani. To wszystko, kapitanie. Możesz odejść. Dziękuję, pani. Możesz mi wierzyć. Nie spuszczę wzroku z tego apostoła. No, to mamy ogon. Tak, i to kolejny rozdział. Lądujemy w siedzibie Mrocznego Ludu. Jesteśmy zaszczyceni twoją obecnością. Twoja fala przebyła wiele oceanów i daleko zaniosła nasze okręty. Dziękuję. Więc wiesz, kim jestem? Przewodnik cienia nie wiedział. To dziwne. Dzielimy wszystkie wspomnienia. Nasze myśli stanowią jedność. Powinien cię rozpoznać. Może nie myślał jasno. Może jego wzrok był zamglony. Może... W porządku, przecież jestem tutaj. A więc to jest wasze słynne miasto. Robi wrażenie. Oto ono. Zawsze w ruchu. Dryfuje z falami kosmosu. Zdane na łaskę jego prądów i przypływów. Przybyłaś, aby zobaczyć się z białą z rasy. Zgadza się. Czemu jest tutaj, z wami? Nie nam rozważać decyzję rasy Drak. Możesz ją sama o to zapytać. Chodź. Oczekuję cię w bibliotece. Tak, pójdziemy za nim już dopiero w następnym odcinku,
Natomiast tu jest kolejna ciekawa rzecz, że przewodnik cienia nas nie rozpoznał, natomiast on nas rozpoznał, czyli to jest dziwne. Może Merkuria tak na niego zadziałała, kto wie. Nie wiem, może macie na to jakieś ciekawe teorie. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach oczywiście. Wszystko zawsze chętnie czytam. No i cóż, no i tu się z wami pożegnam. W następnym rozdziale zwiedzimy sobie tą bibliotekę, ten wow, wielki las. Chociaż niezbyt dokładnie, tylko w sumie bibliotekę i porozmawiamy z Białą z rasy Drak, którą widzieliśmy w najdłuższej podróży tylko jako, nie wiem, nowonarodzoną istotę, która jeszcze nie przybrała praktycznie żadnego kształtu. No i myślę, że jest, że warto czekać na ten odcinek, więc to już było na tyle. I do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!